Witam Was gorąco w nowym filmie. Dzisiaj będę chciał Wam pokazać gospodarstwo. A eksplorację zaczniemy sobie od budynku mieszkalnego. Już tak na początek taka ciekawostka. Nowy licznik prądowy. Nie wiem, czy z tej pozycji nie widzę, czy widnieją tutaj na wyświetlaczu jakieś wskazania. Domek nie jest duży, raptem 3 izby. Tutaj po mojej lewej stronie wejście na strych, ale to miejsce, tak żeby dotrzymać tradycji przy eksploracji tego typu obiektów, to podejdziemy na koniec. I przy wejściu taka paka z takimi perlowskimi bombkami choinkowymi. Zobaczcie, w jakim to jest idealnym stanie. Nie są zniszczone, nawet nie widzę grama kurzu na nich. Jakiś dzbanuszek. Tu jest taka zasłona, taka firana, prawdopodobnie taka osłona, ochrona przed muchami. Dość często na wsiach kiedyś, nie wiem jak teraz, w takich domkach w okresie upałów drzwi były otwarte. No i wieszało się taką zasłonę właśnie po to, żeby nie wpadały tutaj żadne żyjątka fruwające. Pierwsze pomieszczenie, takie wrażenie, jakby przeszło przez nie tornado, szczególnie w tej części. Zobaczcie, jak to wszystko zostało wydarte z tego regału. Ktoś tutaj ewidentnie czegoś szukał. Dość sporo kopert z nadrukami PGE. No i sporo lekarstw, także można przypuszczać, że mieszkała tutaj jakaś starsza osoba. Okej, tu mamy taki ołtarzyk. U kogo jeszcze można spotkać takie korzyczki ze szklankami i łyżeczką w środku? Pisać. To jest figurka, co to jest? Jakiś kot. Zapewne. Okej, tutaj na ścianach mamy kilka obrazów. Przecież są co kawałek wolne miejsce. Udekorowane jest świętymi obrazami. Tu mamy pamiątkę z pierwszej komunii. Tu jest rok 67. Tak sięgam pamięcią wstecz do tych budynków, w których udało mi się spotkać obrazy jeszcze z okresu nawet i międzywojennego. Także przez tyle lat przetrwały w tak dobrym stanie. Ok, tu mamy kalendarz z 2015 roku. Także pierwszy taki ślad, taka informacja, kiedy ten obiekt mógł zostać opuszczony. Inne zastosowanie karnisza z żabkami niż nad oknem. Okay. Miejsce z takim otworem w ścianie, prawdopodobnie mogła tutaj stać jakaś koza, która ogrzewała te pomieszczenia. No tutaj robi się już nieco ciekawiej, bo miejsce chyba najmniej zdemolowane, pomimo tego, że drzwi szafy na oścież pootwierane. Okej, lodówka, i to zresztą nawet dwie. Przed otwarciem takich urządzeń zawsze jestem przygotowany na najgorsze, w sensie, że w momencie otwarcia uwolnię bardzo przykre zapachy. No w tym przypadku neutralnie, można było rzec, to się odbyło. O, proszę, jak w taki mało typowy sposób zawieszone lustro w narożnikach ścian. Także pozdrawiam, Urbex PKR pozdrawia swoich widzów. W taki sposób też nieraz wieszano obrazy. Tak odchylone od pionu, skierowane jakby w dół. Nie wiem dlaczego. Ok,
Okej, zasuw drugiej lodówki. Tu już nieco gorzej. To jest dość ciekawe miejsce. Takie intrygujące. Podejrzewam, że ktoś tutaj miał taki ołtarzyk. Tu jest chyba nawet choinka jeszcze pod tą reklamówką. Dokładnie. Co to jest? A, solniczka? Wygląda, że solniczka. Byłem przekonany, że jakiś taki lampion. Okej. Pierwsza komunia święta, kolejny obrazek. No i kolejna figurka, tam chyba widzieliśmy kota. Tutaj do pary jest piesek, odlew. Odlew gipsowy. Jakieś czasopisma, miesięczniki. Rycerz Niepokalanej, także mieszkała tutaj osoba religijna. Zobaczcie, jakie fajne świecidełka choinkowe. Taki ala świeczka. No i kolejne bombki. Dobra, ubrania typowo damskie. Czyli wiemy już, że ostatnim mieszkańcem tego domku była kobieta. Dobra, szafa też tak dziwnie odsunięta. Sprawdźmy, co za nią. Jakiś wsad, piekarnik. Tutaj słoiki. Ogórki. Grzybki. I kolejna pamiątka. Wygląda na jakiś chyba chrztu. Z takim dziesiątkiem Jezus. Kaufland. Wszystkie gazetki złożone w szafie. A to są te same wydania, także osoba chyba wykorzystywała tego typu ulotki, być może do rozpalania w piecu. Dobra, tu jest kalendarz rok 2014, tam był 2015, także można przyjąć hipotezę, że dom nie jest zamieszkiwany od 8 lat. Tutaj jest jakby pusto. Kolejne, ostatnie pomieszczenie, kuchnia. Miejsce takie raczej przygnębiające, może z racji tych takich szarości na ścianach i suficie. Znamalowane okno świadczy o tym, że była to chyba pierwsza droga dostania się do wnętrza tego domku. Ja wszedłem drzwiami głównymi. Co tu mamy w szafce? Poza odchodami gryzoni, to troszeczkę naczyń. Drzem truskawkowy. I kolejna ściana z kolejnymi obrazami. Tu nawet komplet talerzyków przetrwał. Proszę, pierścioneczki dymione białą barwą. Jeszcze przed wyjściem z domku zajrzymy na strych. Bo strychy to miejsca, tak samo jak i piwnice, w których to nieraz dzieje się więcej niż w głównym obiekcie.
No niestety tutaj jest pusto. To jest chyba klapa, na pewno klapa od włazu wejścia na strych. Ktoś chyba też to rozpruł, chcąc się tutaj dostać. Tam jakaś skrzynka. I poza nią nic ciekawego. Oprócz tego, że jest tutaj niemiłosiernie duszno, to nic tutaj się nie dzieje. Ok, przed nami jeszcze budynki gospodarcze. I tak, budynki gospodarcze mają to do siebie, że również potrafią zaskoczyć. Tak i w tym przypadku. Sam domek, jaki jest, to widzieliście. Natomiast tutaj też się dużo dzieje. Trzydrzwiowa szafa. Okazuje się, że nie jest pusta. Ok, poprawię ją, bo nie byłem pewny, czy mam lampę włączoną. Pomimo tego, że w tych budynkach gospodarczych z jakichś tam powodów okna zostały powybijane i dochodzi tutaj sporo światła dziennego. O proszę. Teraz jest moda na pozyskiwanie takich ozdób choinkowych. A tutaj sobie leżą i czekają na lepsze czasu, podobnie jak i to oświetlenie. To jeszcze żarówki wkręcane na gwint, nie LEDowe. Coraz trudniej do kupienia. No i zasób takiego fajnego kredensu. Kredens jest w stanie, można by rzec, idealnym. Nie ma śladów pleśni, wilgoci. W ogóle ten budynek gospodarczy wygląda mi na taki dużo młodszy od budynku mieszkalnego. Zobaczcie, same słoje, puste słoiki. Ok, tutaj kolejna część. To są chyba takie opakowania, kiedyś były takie kakao w proszku dla dzieci. Nie pamiętam, jaką to miało coś nazwę. To też taki okres minionej epoki. Ale jeden egzemplarz z zawartością. Słoik z kompotem z wiśni. Zresztą tam jest drugi. Też chyba wiśnia. Zobaczcie tutaj. Jaki czajniczek. Tak właśnie miałem sprawdzić, czy w obiekcie jest prąd. Tak, tu mamy po prawej stronie mamy włącznik światła. Tutaj pustą oprawę bez żarówki. A w pudełku wygląda mi na nową, lekko przekurzoną żarówkę. Ale nie będę kusił się o jej wkręcenie, sprawdzenie, czy jest zasilanie w budynku. A sam budynek, jego stan nie jest najgorszy. Lekkie ubytku tynku na suficie. Jeszcze jakieś książki. Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Co jakiś czas dociera tutaj do mnie jakieś takie dźwięki strzałów, ale to wynika chyba z tego, że jesteśmy nieopodal poligonu wojskowego. Okay. Budynek gospodarczy podzielony jest na dwa mniejsze pomieszczenia. Tu już wspomniane wybite okno. Zresztą trzask szyby pod moją stopą zdradził, gdzie jest owa szyba. Chyba ta część jeszcze lepsza od poprzedniej. Dużo wszelakich gadżetów. W takich budynkach najbardziej żal mi jest takich starych mebli stylizowanych. Naprawdę bardzo ładny twór. Jak znam życie, znam te klimaty, skazane na to, że
że zniszczę je. Dwa misie, które nadal stoją na straży tego obiektu. Okej, okay, tam jakaś taka skrzynka metalowa. Tu ma z kolei na szafeczka. Widać, że był tutaj warsztacik posegregowane, ułożone w pojemnikach wszelakie przedmioty od gwoździ, śrub. Tu mamy nawet dynamo rowerowe. Zapewne w rogu był składzik węgla, tak sądząc po kolorze ścian i posadzki. No i stół warsztatowy z taką pozostałością, z taką drobnicą. A w takich obiektach chyba najprzyjemniejszy to jest zapach smaru, który w tym przypadku wydobywa się z tego naczynia. I tak przed włączeniem kamery miałem właśnie na tych budynkach zakończyć eksplorację. Ale pokusiłem się o to, żeby podejść do tego zniszczonego, takiego na pół zwalonego drewnianej szopy. Bo tutaj mamy taką zawartość. Bardziej drewniutnia. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to też takie znalezisko dość atrakcyjne. Przedmioty gumowe. To jest szufla chyba na węgiel. To jest chyba też taka zrobiona w własnym zakresie. Na pewno nie na skalę przemysłową. Ok, to mamy dość dużo stolarki okiennej. Tak na zakończenie tego filmu. Uwierzycie, jest godzina 10 rano. Temperatura prawie 27 stopni. Tutaj w tych szuwarach jest bardzo duszno. Także nawet odechciewa się eksplorować takie budynki. Dopiero wnętrza dają przyjemny chłód. Ok, tak na zakończenie filmu ostatni kadr i to nie na byle co, bo na rower. Takich w barwach czerwieni. Także żegnam się z wami. Mam nadzieję, że uda nam się wbijać do kolejnych obiektów. Niekoniecznie budynków gospodarstw mieszkalnych. Może jakiś obiekt przemysłowy stanie nam na drodze. Także zapraszam was do oglądania kolejnych filmów, do lajkowania, do komentarzy. No i do zobaczenia. Pozdrawiam was gorąco. Cześć.